W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie wzór na sumę pól trójkąta równobocznego i kwadratu, który to trójkąt i kwadrat powstają z dwóch kawałków drutu, na które dzielimy 100 metrowy odcinek, który mamy do dyspozycji. No i to pole wyraziliśmy jako funkcję jednego parametru x, a x to jest długość jednego z tych odcinków. Długość drugiego z tych odcinków jest równa 100 minus x. No i ta funkcja jest napisana tutaj. Tu mamy wzór funkcji wyrażającej pole sumaryczne tych dwóch figur w zależności od parametru x. No i teraz naszym zadaniem jest znalezienie takiego x, dla którego wartość tego pola jest minimalna. No to żeby to zrobić, no to tak jak zwykle obliczymy sobie pochodną naszej funkcji p od x. Czyli obliczymy sobie p' p' od x. To jest funkcja kwadratowa. Pochodna x kwadrat to jest 2x razy pierwiastek z 3 podzielone przez 36 dodać. No i tutaj mamy również coś do kwadratu, czyli pochodna tego to będzie 2 razy to coś i razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna tego co tutaj jest w nawiasie. Pochodna 100 to jest 0, pochodna minus x to jest minus 1, czyli to będzie minus 1. No i całość podzielona przez 16. To możemy troszkę uprościć, no bo tutaj przez 2 się skróci, czyli będziemy mieli x razy pierwiastek z 3 podzielone przez 18. Dodać tutaj też się dwójka skróci i jeszcze jest ten minus, czyli po wymnożeniu będę miał, napiszę na początku, x odjąć 100, no i podzielone przez 8, no bo dwójka i 16 skróciłem. Czyli taka jest pochodna mojej funkcji. No i ta pochodna jest określona do dowolnego x. Żeby znaleźć punkt krytyczny, to muszę rozwiązać takie równanie. P' od x równa się 0. Czyli muszę przyrównać to do 0. Czyli x razy pierwiastek z 3 podzielone przez 18. Dodać x odjąć 100 przez 8 ma się równać 0. No to teraz sprowadzę to do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik w tym wypadku będzie równy to jest 2 razy 9, to jest 8, czyli to też się dzieli przez 2. Więc wspólny mianownik się musi dzielić przez 8 i przez 9. Wtedy na pewno się podzieli przez 18, czyli to będzie 8 razy 9, 72. Czyli to muszę rozszerzyć przez 4, a to muszę rozszerzyć przez 9. Napiszę tutaj, żeby nie było wątpliwości, czyli po rozszerzeniu będę miał 4 pierwiastki z 3 razy x w liczniku, no a w mianowniku 4 razy 18 to jest 72, dodać 9x odjąć 9 razy 100 to jest 900, ups, jedno 0 za dużo. Podzielone przez 9 razy 8, czyli 72 to ma być równe 0. No mogę po pomnożyć obie strony tego tak równania przez 72, no i dostanę takie równanie 4 pierwiastki z 3 razy x dodać 9x odjąć 900 to jest 0, tu się przeniosę teraz i dodam do obu stron 900, a tutaj x wyciągnę przed nawias, czyli miał x razy 4 pierwiastki z 3 dodać 9 równa się 900, czyli x ostatecznie będzie równe. 900 podzielone przez ten współczynnik, który tutaj jest w nawiasie, czyli 4 pierwiastki z 3, dodać 9. No i to jest jedyny punkt krytyczny, jaki tutaj znaleźliśmy, więc prawdopodobnie to jest to minimum, ale żeby się upewnić, to jeszcze sprawdźmy obliczając drugą pochodną tej funkcji. Czyli obliczmy sobie drugą pochodną i sprawdźmy jaki jest znak tej drugiej pochodnej w otoczeniu tego punktu druga pochodna będzie równa, powiedzmy, że z tej postaci skorzystam Mówię, pochodną tego pochodna x to jest 1, czyli tutaj zostanie po prostu stała, pierwiastek z 3 przez 18 razy pochodna x czyli razy 1, no i dodać pochodna x tutaj to jest 1 czyli zostanie 1 ósma dlatego, że pochodna 100 to jest 0 Czyli widzimy, że druga pochodna jest stała, w ogóle nie zależy od x, czyli w całej swojej dziedzinie druga pochodna jest dodatnia, a więc w całej swojej dziedzinie funkcja jest wypukła. Wypukła, czyli ma taki przebieg. No i w tym punkcie x, który tutaj znaleźliśmy, gdzie pierwsza pochodna się zeruje, będziemy mieli minimum. Równie dobrze moglibyśmy stwierdzić, że tutaj jest minimum, ponieważ pierwsza pochodna zmienia znak w tym punkcie to jest funkcją liniową. I zmienia znak. Zamiast liczyć drugą pochodną, to stwierdzilibyśmy, że ona zmienia znak. No Poza tym widzimy, że ta funkcja p od x to jest w ogóle funkcja kwadratowa, więc jej wykres jest parabolą, więc ona ma tylko jedno minimum, jeżeli współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, a tutaj on jest dodatni, jak u się łatwo przekonać. Tak czy inaczej, wszystkie te rodzaje rozumowania prowadzą do tego wniosku, że mamy tutaj jedno minimum dla x równego właśnie tyle. No i na zakończenie, może jeszcze obliczmy sobie przybliżoną wartość tego x. Za pomocą kalkulatora. Czyli muszę wziąć 900, podzielić przez 4 razy pierwiastek z 3, dodać 9. I ile to wychodzi? 56,5 mniej więcej. Czyli to będzie w przybliżeniu równe 56,5. Czyli widzimy, że x ma być równe mniej więcej 56,5. Czyli widzimy, że tak naprawdę większą część tego drutu musimy poświęcić na wykonanie trójkąta, a mniejszą na zrobienie kwadratu, tak żeby suma tych pól była minimalna.